Cześć, w dzisiejszym filmie zajmiemy się palpacją najważniejszych struktur, jeśli chodzi o grzbiet. Palpujemy sobie wyrostki kulczyste, żebra, kilka mięśni oraz dam Wam parę praktycznych wskazówek, jak sprawnie poruszać się po tym obszarze. Także zapraszam do oglądania. Pierwszymi strukturami, które postaramy sobie znaleźć, są kolce biodrowe tylne górne. I teraz podążając na zewnątrz, jesteśmy w stanie prześledzić sobie przebieg grzebienia biodrowego, który jest najwyższym szczytem kości biodrowych. Jeżeli pójdziemy sobie w drugą stronę, od wewnętrznej powierzchni kolców biodrowych tylnych górnych, znajdziemy sobie kość krzyżową, która znajduje się teraz mniej więcej w rzucie mojej dłoni. Kolce biodrowe tylne górne leżą na poziomie S2, także idąc do góry, jesteśmy w stanie trafić na wyrostek kolczysty najniższego kręgu lędźwiowego, czyli kręgu L5. Następnie przechodząc coraz wyżej, w odległości mniej więcej jednego, może półtorej szerokości palca, jesteśmy w stanie prześledzić sobie wszystkie wyrostki kolczyste odcinka lędźwiowego. Idąc sobie po kolei po wyrostkach kolczystych, możemy oczywiście liczyć je, takie, żeby wiedzieć, który wyrostek odpowiada któremu kręgowi. Natomiast bardzo charakterystycznym jest wyrostek TH12, ponieważ ma on zupełnie inny kształt niż wyrostki kolczyste w odcinku lędźwiowym. Jest on tak jakby dużo bardziej ostro zakończony. I żeby się upewnić, czy na pewno jest to 12 krąg piersiowy, możemy prześledzić, czy na jego wysokości znajduje się tutaj z boku także 12 żebro. Jeśli chodzi o palpację wyrostków kolczystych na poziomie odcinka piersiowego, no tutaj zaczniemy sobie od góry. Pierwszym kręgiem, który zazwyczaj jesteśmy w stanie wyczuć, jest to wyrostek kolczysty kręgu C7. I każdy kolejny poniżej to będzie należał już do odcinka piersiowego. Przy palpacji właśnie odcinka piersiowego przydatna jest tak zwana reguła trójek. O co w niej chodzi? Pierwsze trzy kręgi piersiowe, wyrostek kolczysty, mają na tym samym poziomie co wyrostek stawowy. Kręgi od TH4 do TH6 będą miały wyrostek kolczysty o pół poziomu niżej niż powierzchnie stawowe. Następnie kręgi od TH7 do TH9 będą miały wyrostki kolczyste o poziom niżej niż wyrostki stawowe. Natomiast trzy ostatnie kręgi piersiowe będą przebiegały w następujący sposób. TH10 mniej więcej o poziom wyżej będą znajdowały się wyrostki stawowe od wyrostka kolczystego. Krąg TH11 przyjmuje się, że wyrostek stawowy jest o pół poziomu wyżej, natomiast TH12 wyrostek stawowy będzie miał na tym samym poziomie co wyrostek kolczysty. Natomiast jeśli chodzi o te trzy ostatnie, to tutaj jest dość dużo takich anatomicznych wariacji, także tutaj nie do końca ta reguła sprawdza się w praktyce. Natomiast jeśli chodzi o wyższe poziomy, to zdecydowanie jest ona bardzo przydatna, na przykład podczas wykonywania technik manipulacyjnych. Po bocznej stronie wyrostków kolczystych oraz kręgów piersiowych trafimy na żebra. Jesteśmy w stanie wyczuć stawy żebrowo-poprzeczne, które tworzą staw z wyżej i niżej położonym kręgiem piersiowym. Pomiędzy dwoma żebrami jesteśmy w stanie wyczuć przerwę, w której przebiegają mięśnie międzyżebrowe oraz tą przestrzenią podążają także wychodzące z odpowiednich segmentów kręgosłupa nerwy międzyżebrowe. Mięśniową strukturą, z którą bardzo często zdarza nam się pracować, będzie cały mięsień prostownik grzbietu położony po obydwu stronach na zewnątrz wyrostków kolczystych. Na potrzeby palpacji tego filmu nie będziemy rozdrabniać się na poszczególne mięśnie, które wchodzą w skład prostownika. Natomiast jeżeli poprosimy pacjenta o uniesienie głowy do góry, to ewidentnie cały tej fałd mięśnia prostownika nam się napina. No i tutaj oczywiście analogicznie od tego, na jakim poziomie kręgosłupa znajdujemy, ten prostownik, on składać się będzie z poszczególnych mięśni. Kolejny mięsień, który postaramy się odszukać, to będzie mięsień czworoboczny lędźwi. Znajduje się on pomiędzy kręgosłupem lędźwiowym, 12 żebrem, a grzebieniem biodrowym. I w tym celu najpierw musimy znaleźć sobie 12 żebro. Następnie, podążając od kolca biodrowego tylnego górnego, znajdujemy sobie górną krawędź grzebienia biodrowego. Poprosimy jeszcze teraz pacjentkę, żeby jeszcze raz uniosła głowę do góry. Napnie nam się krawędź mięśnia prostownika, ok, opuść. I teraz
tuż za krawędzią mięśnia prostownika, a pomiędzy 12 żebrem i grzebieniem biodrowym w głębi jesteśmy w stanie odnaleźć mięsień czworoboczny lędźwi. Ostatnią, taką najbardziej powierzchowną strukturą leżącą w obszarze głównie kręgosłupa tutaj lędźwiowego i częściowo piersiowego będzie mięsień najszerszy grzbietu, który swój początek bierze właśnie na grzebieniu biodrowym, na kręgach odcinka lędźwiowego i podąża mniej więcej w tym kierunku, przyczepiając się do guzka mniejszego kości ramiennej i tutaj jakby podążając w takim skośnym kierunku też jesteśmy w stanie wyczuć poszczególne warstwy mięśnia najszerszego. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że przyda Wam się on chociażby w przygotowaniach do sesji, która nam się bardzo szybko już zbliża. A jeżeli nie jesteście już studentami, to mam nadzieję, że w tym filmie znajdziecie jakieś ciekawostki, które być może umknęły Wam z głowy. Zapraszam do oglądania również innych materiałów z serii Anatomii Palpacyjnej. Cześć!